Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy zajmować się maszynkami do golenia. Te dwie dzisiaj przyszły z AliExpress. Jedna działa, druga nie działa od nowości. Nie wiem, o co ich chodzi jeszcze. Zobaczymy. Ale w każdym razie najważniejsze, tutaj mamy tą maszynkę do naprawienia, czyli w sumie do wymiany ogniwa. Tutaj mam jakieś swoje ogniwo. Z tych też wyciągniemy ogniwa i zobaczymy, którą ma największą pojemność i je zamontujemy tutaj. A później spróbujemy jeszcze naprawić to. Widziałem, jak Krzysiek Nowacki to na swoim kanale rozbierał, także już będziemy mieć łatwiej. I tu chyba trzeba było odkręcić te śrubki, jeśli dobrze pamiętam. No, ten silniczek jest jakiś rozwarty. No to zobaczmy, co tam ma w środku. Niby nic się nie dzieje. No, już nam działa, ale szybka naprawa. Ale to nie po to, żebyśmy się tu zgromadzili. PCBWay świętuje 10 lat. Dołącz do nas w obchodach 10-lecia PCBWay. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo niespodzianek. Ekskluzywne kupony. Skorzystaj z rabatów na prototypy PCB, produkcję seryjną i komponenty elektroniczne. Sprzedaż charytatywna odznak. Kup odznakę PCBWay i wesprzyj organizację charytatywną. Unboxing skrzynek. Zgarnij fasolki. PCBWay, Twój partner w produkcji płytek PCB. Gromadziliśmy się tutaj głównie po to, żeby pozyskać baterię do tego. To rozbierzmy sobie też drugą. Tak, bo trochę ciężej. Tu się niczego nie wiem, wszystko fajnie, ale dociśniemy. I mamy drugą baterię. To może sobie je podpiszmy, tak żeby z ciekawości wiedzieć, która była. Czyli to jest, powiedzmy, maszynka. To jest maszynka. Ta była z latarki. No i tam to jest opisana cała, dobra. Tylko tak, pasowałoby jeszcze wiedzieć, jaki tutaj prąd idzie na tą maszynkę, bo to nas interesuje. No nie, to spróbujmy to po prostu wylutować. No właśnie, z tej strony mamy. Nie wiem, po co ktoś to tak tu pozaginał. Blachy, żeby miał ciężej odlutować.
wylazła. Możemy sobie z ciekawości sprawdzić napięcia, chociaż to pewnie na tym etapie nam nic nie powie. Ta jest niby naładowana. 3,9, 3,8, 4. Ona 4,1 nie działała. Ciekawe, może się zepsuła. Tu mamy oznaczone jako B+, to przylutujemy się czerwonym. A B- będzie żółty. No dobra, hula. To zrobimy tak. Tu się przygotujemy, żeby było wygodniej. I zmierzmy sobie ten prąd. Tak, pasowałoby jeszcze za 3 ręce. O matko, mamy jakieś 230 mili. Na gruszkę coś przyblokować. No dobra, powiedzmy, że pół ampera. I sprawdzimy sobie ogniwa na pół ampera. Do testu użyjemy sobie takiego bydlaka z KRC. I tutaj ustawiłem to tak. Litowo-jonowe, wiadomo, zrobimy sobie cykl. Capacity na off to niepotrzebne, czyli będziemy ładować 600 ml, rozładować 500 ml. Będzie odpoczywać sobie 5 minut po ładowaniu i rozładowaniu. Dwa cykle zrobimy, czyli ładowanie i rozładowanie. Napięcie 4,20. Przy 0,06 tam jak już prąd spadnie, to się rozłączy. To jest nieistotne, to jest nieistotne. I napięcie odcięcia 3 V. Czyli widzimy to ostatnie ogniwo, które jest tym zużytym ogniwem z tej maszynki. Ono teraz już się niby naładowało i teraz sobie pauzuje te 5 minut. Widzimy, że napięcie spadło. No i to nam nastąpiło rozładowanie przy czwórce. No nic, nie będę tak siedział i patrzył się, jak się baterie rozładowywują. Czyli czwórka już zakończyła swój byt. Okej. Okay. No nic, w każdym razie zostawię to, niech to się nagra. Wrzucę to może jako osobny film, aby ktoś chciał sobie to poobserwować. No i testy się zakończyły. Mamy 300 mili, 256, 284, no i na tej uszkodzonej 11. A jeszcze sobie zobaczmy, co to będzie pisać. I tu mamy tak. Cykl pierwszy rozładowania 309, drugi 309 i ładowanie 309. No ciekawe, że tak równo. Na drugim 259, 256 i naładowania 256 i na trzecim mamy
tych pierwszych 288, 284 i ładowanie 284, no tak w miarę równo to wszystko. I tutaj 12, 11, 11. Być może założyliśmy tutaj za duży prąd rozładowania. Zróbmy sobie może jeszcze, powtórzmy ten test przy ładowaniu czysta i rozładowaniu czysta. No to zostawię to już na całą noc. Niech się zrobi. No i zobaczymy, jakie będą jeszcze różnice. No przy tym 300 mili nie wygląda to dużo lepiej. Mieliśmy 309, teraz mamy jakieś 313. Sprawdźmy sobie jeszcze cykle. A, to jest tutaj. 308, 307, czyli w sumie wyszło na to samo. Dwójka ma 260, przedtem było 256. No, oryginalne różnice. Było 288 bodajże. 287, 286 to capacity, to jest odładowania. Czyli zasadniczo nic się nie zmieniło. No ale jako, że ma być to naprawa budżetowa, to wkładamy to i już. Oczywiście wkładamy najlepszą. To co, to tutaj musimy urzeźbić jakąś blaszkę. No i co? I tutaj trzeba by to pewnie jeszcze wyczyścić. Kurde, niewygodnie to wszystko zrobić. Ale damy radę. No i dobra, to mamy sobie przygotowane. Blaszka oczywiście za gruba. Kurde, musimy jeszcze ogniwo oczyścić. I tu sobie założymy bandażyk. I spróbujmy to przygrać do tego pićka. No, jakby się trzyma. No jakby prosto nawet.
Tutaj też założyłem bandażyk, bo widzę, jest uszkodzona budowa. No bo już się zastanawiałem, gdzie jest plus, gdzie minus, ale tu mamy wszystko podpisane. Czyli tu mamy plus. Ile to wystaje? Mniej więcej tyle co to. No, pewnie nawet troszkę więcej. No i teraz tutaj, żeby za dużo zwalć nie narobić, żeby to chciało nam później działać. No to co, to będziemy lutować chyba, nie? No dobra, to chyba przeszczep się udał. Zobaczmy, czy to będzie chciało chodzić. Śmiga. No dobra, to przemyjemy to troszkę i składamy. No dobra, to maszyna złożona. Działa. No to już mamy gotową. To wróćmy jeszcze do tych maszynek. Z tego co pamiętam, to Krzysiek Nowacki na swoim kanale wkładał tutaj takie duże ogniwo. I się miało zmieścić. No też tak spróbujemy. Może z nich coś jeszcze będzie. Tylko tu z tego co pamiętam, to jeszcze była kwestia ładowania, że to jakoś słabo ładowało. Zobaczymy sobie, jakie tu prądy płyną. To ogniwo jest rozładowane. To co, może najpierw przylutujemy plusa. Tu mamy podpisane B plus, dobra. Tylko muszę pamiętać, żeby później wtyk z powrotem tutaj przestawić. Bo już kurde, tyle razy ten bezpiecznik wymieniałem. O, mryga, że ładuje. A nie ładuje. No i co? I co, bezpiecznik znowu uwalony, czy co? Kiedy ja go zdążyłem zepsuć? No ładnie.
Nawet nie wiem, kiedy go spaliłem, a nie, to działa. Nie za każdym razem, o co chodzi? Raz działa, raz nie działa. Dobra, jakiś cholerny ten bezpiecznik. Dobra, wracamy do gry. Mamy jakieś 574 mili. I zobaczmy sobie, czy możemy trochę zwiększyć ten prąd. No i nie pozmieniamy sobie prądu, bo to chyba zmienili konstrukcję. Bo z tego co pamiętam, to Krzysiek nam wspominał, że tam były TP4056 i tam można było sobie prąd zmieniać. A tutaj mamy 5013. Nie mogę takiego znaleźć w necie. Zresztą on jest strasznie malutki w porównaniu do tego TP4056, nie? No, czyli więcej prądu tutaj pewnie nie da, także nie ma nawet co kombinować, co szukać. Czyli zostawiamy taki prąd, jaki jest. To wam jeszcze tylko pokażę TP4056. Tutaj jest w takim typowym zastosowaniu ten R programowalny. I tu możemy sobie zmieniać prądy. W zależności, jaki rezystor wsadzimy. Ten to jest ten TP4056. No ale my sobie nic tutaj nie pochulamy, no trudno. No to nic, będzie się długo ładować, ale będzie działać. Teraz sobie przetestujemy, ile to się ładuje, bo ogniwo jest rozładowane do zera. Rozładowywałem je na sztucznym obciążeniu pod 1 amperem. No to podomyślnie ma 3,1 amperogodziny, a pod 1 amperem ma 3,3 amperogodziny. No jakieś tam mała różnica jest, ale to nie jest istotne. W każdym razie będzie się ładować cały dzień, ale będzie chodzić 2 tygodnie. Dobra, i teraz by pasowało to wszystko tu poizolować. Może damy tutaj jeszcze jedną warstwę jakiegoś czegoś tam. Coś tu za dużo nakombinowałem. No i te chińskie badziewne maszynki za 6 zł dostają taką baterię i będą na tej baterii działać. Kurde, to jeszcze wnuczki się będą tym szczegły na jednym ładowaniu. Dobra, kończymy tą nierównowalkę. Myślałem, że coś podziałamy z tymi prądami ładowania, no ale nie wyszło. No to nic, no to kończymy.
Dziękuję i pozdrawiam.